Sowieckie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć i czym Awizonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z mazowieckich inwestycji. Znajdujemy się bezpośrednio nad stacją kolejową Legionowo. I to tutaj w przyszłości będą budowane nowe tory bezpośrednio w kierunku Gdańska. Jednakże zanim masterplan kolejowy dla Warszawy powstanie, trzeba jakoś przeżyć z aktualnym układem torowym. Ale tak, żeby wszyscy mogli z niego dobrze korzystać. I tak właśnie się dzieje w Legionowie, bo powstaje nowy tunel bezpośrednio pod linią kolejową na Frost. Tu gdzie się teraz patrzymy. Ale posłuchajmy najpierw, co nam ma do powiedzenia Jakub Sykut. Witam serdecznie, znajdujemy się przy tunelu w Legionowie. Ostatnia warstwa ścieralnego asfaltu została wylana, zarówno w tunelu, jak i w okolicy ronda. Znaki poziome, czyli przejścia dla pieszych, przejazdy rowerowe, zostały namalowane na jezdni. Jak widzicie, inwestycja wygląda na prawie że ukończoną, ale niestety na oficjalne otwarcie będziemy musieli poczekać do wakacji. W wakacje ma się odbyć oficjalne otwarcie tej inwestycji. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No i dokładnie jak Sykut powiedział, mniej więcej tak to wygląda. A jak będzie wyglądać, jak właściwie wygląda już cały nowy wiadukt? Już tłumaczę. Cała budowa miała trwać 12 miesięcy, trwała mniej więcej 1,5 roku. Długość to 397 metrów, szerokość 8 metrów i całe koszty inwestycji to jest 5,6 miliona euro. I tak mniej więcej wygląda cały opis, jaki można znaleźć na stronie PKP. Natomiast pomijając to, jest jeszcze trochę parę rzeczy, o których mogę powiedzieć. Po pierwsze jest to, że cały układ drogowy w okolicy nowego tunelu musiał zostać przebudowany i w ten sposób po drugiej stronie, czyli po stronie zachodniej, patrząc na wprost teraz, możemy zobaczyć, że powstało nowe rondo. Pomijając to, całość została dostosowana również dla osób niepełnosprawnych, pieszych i rowerzystów, czyli całe drogi rowerowe są połączone w jedną całość i to jest duża zaleta. Bo niestety często przy takich inwestycjach powstają drogi rowerowe, owszem, przy wiaduktach, tunelach, właśnie z kolizją z linią kolejową, ale jest to tak realizowane, że sieć dróg rowerowych jest tak niekompletna, że co z tego, że jest tylko rowerowa na tole, jak i tak później trzeba zejść z roweru i przejść po przejściu dla pieszych po drugiej stronie, bo po prostu ktoś nie zrobił przejazdu rowerowego. Tutaj takiego błędu nie ma, bo zwróćcie uwagę, że wszędzie, jak teraz patrzymy na te rondo, są przejazdy rowerowe tam, gdzie drogi rowerowe gdzieś i prowadzą. Co oznacza, że to zostało zrobione z głową i tak, jak to powinno wyglądać. Wcześniej w tym miejscu był już przejazd kolejowy, więc tutaj faktycznie ruch dosyć duży był, ale to jest typowo ruch miejski tutaj. To nie jest jakiś ruch tranzytowy, do tranzytu jest wiadukt obok. Tutaj po prostu mieszkańcy muszą mieć możliwość przemieszczania się pomiędzy jedną a drugą częścią. Co i prawda, sam tunel nie jest oddany do użytku, ale przejście dla pieszych jest tutaj zapewnione. Po części pieszo-rowerowej można już aktualnie na spokojnie sobie chodzić, przechodzić i oglądać cały plac budowy. Jak wygląda już to bezpośrednio na miejscu. No właśnie, jak wygląda plac budowy? No zwróćcie uwagę, że właściwie wszystko jest gotowe. Tak jak Sykut powiedział, ostatnia warstwa asfaltu ścieralnego jest już tutaj wszędzie wylana, zarówno jeżeli chodzi o drogi rowerowe, ścieżki, ciągi pieszo-rowerowe, czy nowe ulice. Wszędzie już to jest. Mało tego, oznakowanie poziome, jak widzicie z góry, bardzo dobrze widoczne, jest już wszędzie zrealizowane i to dobrze. Właściwie, że w dobry sposób to jest zrobione, zarówno jeżeli chodzi o tą część dla rowerzystów, jak i również o tą część dla pieszych. W skrócie, nie żałowali czerwonej farby. No i tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli chodzi o elementy nowej zieleni, no to jakieś tam jedne pojedyncze drzewka czy coś, krzaczki, nowa trawka i tak dalej. Dużo tych elementów nie ma, ale chyba to nikogo nie zdziwi, bo zazwyczaj PKP jak realizuje swoje inwestycje, to dużej ilości zieleni nowej tutaj nie realizuje. Więc tak to mniej więcej wygląda. No i tutaj byśmy powiedzieli, że to jest wszystko. Natomiast zwróćcie uwagę, że w niektórych miejscach jeszcze brakuje oznakowania pionowego. O ile znaki, że tutaj jest przejazd i przejście dla pieszych, jeszcze się znajdują mniej więcej wszędzie, o tyle nie wszędzie. Tak samo jak jest wjazd już bezpośrednio do tunelu, czy wyjazd, i jeszcze nie ma wszystkich oznakowań, że się wjeżdża do tunelu i że jest wyjazd z tunelu. Także same oznakowania pionowe jeszcze są realizowane. Z tego co wiem, cała budowa mniej więcej ma się zakończyć jakoś w maju, czyli w tym miesiącu. A kiedy będzie oddanie do użytku?
No to nie jest tak niestety, że taki tunel się oddaje do użytku o tak, pyk. To jest trochę większy proces i zanim to się stanie, trzeba jeszcze przejść przez całą procedurę odbiorów technicznych. No i to może trwać w metrze, trwa pewnie z jakiejś zwyczaj ostatnio 3 miesiące, a tutaj sądzę, że to będą 2 miesiące, więc na spokojnie możemy wam powiedzieć z sykutem, że jakoś w wakacje pewnie tunel już będzie dostępny dla wszystkich. Szkoda, że w wakacje, a nie przed wakacjami jeszcze dla duchu. No, no cóż, tak to wygląda. Tu też jako ciekawostkę mogę powiedzieć, zwróćcie uwagę, że tutaj się łączy oczywiście droga rowerowa z pozostałą siecią, ale są przystanki dosyć ciekawych lokalizacji, tutaj zlokalizowane, jak i również same zjazdy i wjazdy na całą na drogi boczne jest dosyć ciekawe zbędne, bo tu jest bardzo mało miejsca. Dojazd do posesji został oczywiście wszędzie zapewniony, ale chodzi mi o to, że po prostu ciekawie to wygląda. Zwłaszcza w drugą stronę, jak się za chwilę obrócimy, jest ciekawie zrealizowany znak stop i linia stop, gdzie trzeba się zatrzymać. To jest dosyć ciekawe. Rzadko widuję tego typu oznakowanie, ale tak to wygląda. Tu też jest ciekawostka, że na samym wiadukcie znajduje się przystanek autobusowy. To jest typowo przystanek autobusowy dla linii lokalnych, które po prostu tędy jeżdżą w kierunku drugiej strony dworca, który się znajduje do całego P plus R. No i tak to wygląda, tak to też się prezentuje od tej drugiej strony. Przy okazji po lewej stronie jakieś wielkie zamczysko się tutaj pojawi. Dobrze, przejdźmy sobie trochę bliżej, żebyście mogli zobaczyć właśnie ten znak stop, o którym mówiłem. No tutaj też zwróćcie uwagę, że pomijając nowy czarny jak smoła asfalt, można zobaczyć mnóstwo studzinek, które się znajduje akurat tam, gdzie się zwyczaj jedzie kołem. To jest na minus oczywiście, powinno tak być realizowane, aby nie trzeba było w te wszystkie studzienki wpadać. No cóż, tak jest. Tu jest ten znak stop po prawej stronie i bardzo mały pas bezpośrednio do włączenia się do ruchu. No i tak wygląda cała ta inwestycja. Mniej więcej można by powiedzieć. Pomijając to, są oczywiście wszelkiego rodzaju jeszcze drogi dojazdowe. Stare przejście dla pieszych tymczasowe zostało całkowicie już zlikwidowane, tam już żadnych śladów nie ma. I wszelkiego rodzaju organizacje tymczasowe aktualnie są usuwane i w najbliższym czasie wszystko będzie już oddawane do użytku tak, jak to powinno być. Autobusy oczywiście jeszcze nie jeżdżą jakkolwiek przez nowe rondo czy przez nowy tunel, bo to jeszcze nie jest oddane do użytku i najprawdopodobniej jeszcze chwilę poczekamy. A tutaj ładna droga rowerowa, asfaltowa się ciągnie, no niestety dalej się przyrodzę trochę inną nawierzchnię, ale to nie zmienia faktu, że i tak całkiem ładnie to wygląda. Dobrze. Przejdźmy oczywiście na sam koniec, jak zawsze, do ciekawostki. Wszystkie odbiory techniczne muszą się zakończyć, aby można było oficjalnie otworzyć tunel w Legionowie. Jak widzicie, w wielu miejscach stoją tutaj takie bardzo solidne barykady, aby nie można było przejechać autem na drugą stronę tunelu. Ale czy te barykady powstrzymają naszych legionowskich kierowców? Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. Odpowiedź macie po prawej stronie. Czy zatrzymają? No chyba nie. Tak, takich samochodów, jak ja tutaj stałem i nagrywałem ten film, nie wszystkie zobaczycie na nagraniach, tak jak cofniecie sobie, ale takich samochodów było kilka. W dużym skrócie, kierowców legionowskich nic nie zatrzyma i jeszcze nawet w poprzednim miesiącu, jak tutaj byliśmy z Sykutem, też miałem okazję zobaczyć, jak już wtedy jeździli jeszcze bezpośrednio po nieutwardzonym, znaczy po utwardzonym, ale jeszcze bez asfaltu tunelu. No i tak to wygląda, cała inwestycja. Jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Zapraszam was do mojej strony na Discordzie, grupy Co się dzieje w metrze, co u tramwajów warszawskich. Do wszystkiego macie link w opisie, wspierania obok przycisku subskrybuj. No i do komentowania, co sądzicie o tej całej inwestycji w Legionowie. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!